Przenosimy się do Zgorzelca, który nie żałuje grosza na swój wizerunek. Lokalny samorząd uruchomił specjalny program inwestycyjny, który zakłada bezzwrotne dofinansowanie remontu zabytkowych kamienic. Miasto na ten cel przeznaczyło 3 miliony złotych. Jacek Jaworski. W Zgorzelcu jest blisko 500 zabytkowych budowli. Ponad 100 kamienic pochodzących z końca XIX wieku jest wpisanych do rejestru zabytków. Problem w tym, że większość budynków nigdy nie była remontowana, a odpadający z elewacji tynk czy dziurawe dachy szpecą wizerunek miasta. Została zrobiona cała elewacja. Elżbieta Lech z dumą pokazuje nowo wyremontowaną kamienicę liczącą sobie blisko 200 lat. Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych i osób prywatnych zabiega o to, żeby takie obiekty historyczne wpisać do rejestru, ponieważ ten wpis jest paszportem do ubiegania się o takie środki. O przyznanie miejskiej dotacji na remont elewacji lub dachu kamienicy może się ubiegać każdy właściciel, a także wspólnoty mieszkaniowe. Taki pomysł lokalnego samorządu chwalą sobie mieszkańcy Zgorzelca. Sami musielibyśmy jeszcze zbierać przez wiele lat, żeby nas było stać na odremontowanie tej kamienicy. Rocznie z budżetu miasta przeznaczamy blisko 500 000 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic, mówi Renata Burdosz z Urzędu Miasta. W tym roku 6 wspólnot złożyło już takie wnioski. Mamy dotacje dla właścicieli kamienic i budynków nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków bądź znajdują się w ewidencji zabytków. Nim rozpoczęły się remonty zniszczonych kamienic, za pracę wzięli się wspólnie architekci ze Zgorzelca i sąsiedniego Görlitz. Został opracowany projekt kolorystyki wspólnie ze stroną niemiecką. Görlitz rocznie odwiedza ponad 1 000 000 turystów. Mają co zwiedzać. Największą atrakcją jest odrestaurowane Stare Miasto. A stamtąd do Zgorzelca jest tylko 300 metrów spacerkiem do mostu staromiejskiego łączącego oba miasta. Jestem w Zgorzelcu pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba odrestaurowany budynek poczty. Za unijne pieniądze udało się w Zgorzelcu wyremontować najbardziej zaniedbane tereny przedmieścia Nyskiego, tuż przy samej granicy z Niemcami. Teraz na remont czekają zabytkowe kamienice w centrum miasta.